Co można zrobić z ludzką głową w reklamówce? Jak w ogóle wchodzi się w posiadanie takowego bagażu? Kiedyś pisała o tym Joanna Chmielewska w jednej ze swoich powieści no i te historie właściwie też mogłaby wymyśleć autorka komedii kryminalnych, ale nie musiała, bo zdarzyła się naprawdę i to w gubinie. Zapraszam na historię głowy w reklamówce w zbrodniach prowincjonalnych. Na początku chciałam Wam bardzo podziękować za odzew na mój apel z ostatniego odcinka i za to, że udostępnialiście i nadal udostępniacie mi na Instagramie i Facebooku lokalizacje, z których słuchacie zbrodni prowincjonalnych, zdjęcia miejsc, w których jesteście. No i jestem naprawdę pod wrażeniem, jak daleko dociera mój głos, bo tam się pojawiły nie tylko prawie wszystkie kraje Europy, ale były też Stany Zjednoczone Karaiby, Australia, Malezja i różne inne miejsca. Było też wiele zdjęć z Waszych domów, mieszkań, działek, no i naprawdę bardzo miło mi się to wszystko oglądało, także dziękuję. W zeszłym tygodniu opowiedziałam Wam historię z niewielkiego miasteczka Gubina, położonego na granicy polsko-niemieckiej. To była historia dobrego planu, pewnego kochliwego, acz niezbyt odważnego młodzieńca, który zakochał się w dziewczynie swojego kumpla recydywisty i wynajął innego, niezbyt rozgarniętego ziomka jako płatnego zabójcę, żeby ten zgładził jego przyjaciela. Historia, pomimo tragicznego zakończenia, jest też nieco komiczna, także jeśli lubicie takie sprawy nie do końca poważne, a jeszcze nie słuchaliście, to. Zapraszam i to właśnie przygotowując się do opowiedzenia zeszłotygodniowej historii, trafiłam na inną sprawę, która wydarzyła się w tym samym mieście. Ten odcinek będzie dość krótki, bo ta sprawa jest no, dość oczywista. Wszystko, co tam się wydarzyło, właściwie zostało wyjaśnione, nie ma tam zbyt wielu zagadek, chociaż pod koniec podzielę się z Wami pewnymi moimi spostrzeżeniami i refleksjami. No, ale sama historia jest dość krótka, natomiast na tyle mocna i na, tym, na tyle niedorzeczna, że pomyślałam, że jest dla niej miejsce wśród historii, które opowiadam w zbrodniach prowincjonalnych. Gubin, jak już mówiłam w poprzednim odcinku, to miejscowość z wyjątkowo dużą liczbą przestępstw, szczególnie jak na moje miejscowości, no bo zwykle te największe miasta zawyżają średnią krajową, jeśli o to chodzi. Wprowadzenie o Gubinie już dzisiaj pominę, jako że jest w poprzednim odcinku. Natomiast w zeszłym tygodniu nie powiedziałam Wam o planach priorytetowych dzielnicowego, także powiem o nich dzisiaj, jako że jest to miasto i to graniczne, no to mają tutaj więcej dzielnicowych niż tylko jednego. Na no ci dzielnicowi mają swoje plany. Planują między innymi ograniczyć zjawisko nieprawidłowego parkowania na ulicy Roosevelta i to podobno nawet z pomocą lokalnych mediów. Ograniczeniom ma także zostać poddane inne zjawisko. Dewastacja i niszczenie mienia na ulicy 1 maja i osiedlu Emilii Plater. Policja planuje też przeciwdziałać oszustwom, których ofiarami padają osoby starsze. Nie brzmi to wszystko jakoś bardzo mrocznie i złowieszczo, raczej takie typowe problemy, z jakimi boryka się policja we wszystkich miastach i miasteczkach. Można było sobie wyobrażać coś innego, skoro mówimy o mieście z tak dużym wskaźnikiem przestępczości, no ale jednak nie. W zeszłym tygodniu nie powiedziałam też o haśle, które promuje miasto Gubin. Brzmi ono Gubin, mozaika możliwości. No i po zeszłotygodniowej i dzisiejszej sprawie jestem skłonna uznać to hasło za całkiem trafne, tylko wypadałoby je trochę rozwinąć. Na przykład, Gubin, mozaika możliwości pozbywania się niewygodnych znajomych cudzymi rękami, albo Gubin, mozaika możliwości pozbywania się niewygodnych znajomych rękami innych znajomych. No może trochę za długo, ale idealnie oddaje charakter gubińskich zbrodni, bo dziś też będzie uczynny ziomek morderca, także to chyba jakaś lokalna tradycja. Dzisiejsza sprawa pochodzi z roku 2012 i nie wiem czy mi się wydaje, czy to jest rok, który jakoś szczególnie często pojawia się w tym podcaście i ogólnie w podcastach o tematyce kryminalnej, czy to był jakiś szczególnie zbrodniczy rok? No, jak wchodzę w raport statystyczny za 2012 rok na stronie policji, to widzę tam informację, że jest to rok, w którym nastąpił wyraźny spadek liczby przestępstw kryminalnych. Liczba zabójstw spadła o 17,3%. Nie wiem, może zamiast w ilość poszli w jakość. W każdym razie spraw z roku 2012 jest mnóstwo, i ja jeszcze mam w planach kilka w najbliższym czasie opowiedzieć. Poza tym rok 2012 zostanie oczywiście zapamiętany jako rok, w którym odbyło się Euro 2012. Zaginęła Madzia z Sosnowca, a na placu zbawiciela stanęła słynna tęcza, która później miała różne przygody z narodowcami. I jesienią 2012 roku wydarzyła się też ta makabryczna historia, którą dziś wam opowiem. W niedzielę 21 października 2012 roku na komisariacie policji w Gubinie, mieszczącym się przy ulicy Różanej 1. Przyszedł młody mężczyzna. Było parę minut przed 15. Mężczyzna wszedł do pomieszczenia dla interesantów, tak jak to robią wszyscy, którzy mają jakąś sprawę do załatwienia na komisariacie. Chłopak był wysoki, szczupły, ubrany na sportowo i miał ze sobą reklamówkę. Zapytany przez dyżurnego policjanta o to, w jakiej sprawie przychodzi, poprosił go, żeby wyszedł i zobaczył, co ma w swojej reklamówce, no i pokazał mu. Zawartość tej reklamówki, i już właściwie niczego nie trzeba było mówić, bo stało się natychmiast oczywiste, w czym problem. W reklamówce była bowiem zakrwawiona głowa kobiety, której ktoś wyciął na czole słowo hu. Mężczyzna, który, jak wkrótce się okazało, miał na imię Hubert, nawet nie udawał, że znalazł gdzieś przypadkiem ten makabryczny pakunek. Hubert miał 21 lat, pochodził z Gubina, ale ostatnio mieszkał i pracował trochę w Niemczech. Oczywiście, żeby dotrzeć z Gubina do Niemiec, to wystarczy przejść tylko przez most na Nysie Łużyckiej, ale Hubert wyprawił się nieco dalej i pracował gdzieś przy zachodniej granicy Niemiec. Teraz wprost powiedział policjantom, że on ci to nie chwaląc się uczynił. Nie wydawał się przy tym ani skruszony, ani przestraszony, ani w ogóle jakoś bardzo przejęty. Poinformował funkcjonariuszy, gdzie znajdą resztę ciała, a reszta znajdowała się w pobliżu cmentarza w Gubinie. Ale nie, nie dlatego, że była tam pochowana, a Hubert miał jakieś nekrofilskie skłonności. Kobieta żyła aż do czasu, gdy Hubert pozbawił ją głowy. Policjanci w Gubinie już niejedno widzieli. Jak już mówiłam, przestępczość tam kwitnie, ale no z czymś takim jeszcze się nie zetknęli. Nawet nie wiadomo za bardzo od czego zacząć w tej sprawie. Zacznijmy więc od tego, kim była ofiara, bo Hubert dokładnie to wiedział i również tą wiedzą podzielił się z policjantami. Nie była to ofiara przypadkowa. Nazywała się Elżbieta i miała 51 lat. Mieszkała w Gubinie ze swoim synem Tomaszem i prawdopodobnie z mężem, chociaż o jej mężu w mediach za wiele nie można znaleźć. Jest on wymieniany tylko w niektórych źródłach i to też tak raczej przy okazji, także. O mężu właściwie nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że mieszkali przy niewielkiej ulicy Miedzianej w Gubinie. Stoją tam domy jednorodzinne i małe wielorodzinne. Elżbieta mieszkała w bardzo skromnym, malutkim takim parterowym jednorodzinnym domku niedaleko od cmentarza. Jej rodzina nie była jakoś bardzo zamożna. Elżbieta pracowała jako kelnerka w pobliskim hotelu, ale była zaradną, pracowitą kobietą, także dorabiała sobie jeszcze, sprzątając na grobach. Na gubińskim cmentarzu. Miała tam niedaleko, spokojnie można było dojść na piechotę, a akurat był sezon na tego typu usługi, bo koniec października, niedługo Wszystkich Świętych, także w tym czasie wielu z nas bierze się za porządki na grobach bliskich albo płaci komuś, kto może te porządki zrobić za nas. No i właśnie takim kimś była Elżbieta. Hubert znał ją dzięki Tomaszowi, który był jego kolegą, jego dobrym kolegą, to nieco starszym, bo Tomasz miał 28 lat. I miał też pewne hobby, otóż lubił katować własną matkę. Nie znam szczegółów, nie wiem czym, jak często, jak bardzo i od jak dawna, ale chyba musiało to być coś naprawdę poważnego, bo kobieta zdecydowała się zgłosić sprawę na policję. To niestety nie jest regułą. Rodzice zwykle mają opory, żeby donosić na własne dzieci. Oczywiście nie jest to też regułą, bywają różni rodzice, ale przypuszczam, że jeśli Elżbieta się zdecydowała na taki krok, no to dlatego, że bała się o swoje bezpieczeństwo. Tomasz trafił do aresztu, rozpoczęła się już sprawa w sądzie, odbyła się jedna rozprawa, podczas której Elżbieta zeznawała przeciwko swojemu synowi, a jednym ze świadków podczas kolejnej rozprawy miał być właśnie hubert tamtej niedzieli przyszedł do mieszkania Elżbiety, żeby sprawdzić, jak się trzyma. Kobieta poczęstowała go obiadem, który ten zjadł ze smakiem, porozmawiali pewnie trochę o Tomaszu, o tym, jak wygląda jego sytuacja, o nadchodzącej rozprawie. Po obiedzie Elżbieta powiedziała Hubertowi, że nie będzie mogła mu poświęcić więcej czasu, bo musi jeszcze iść na cmentarz, gdzie ma kilka grobów do sprzątnięcia, więc Hubert zaproponował, że ją odprowadzi, bo akurat też idzie w tę stronę. Nie jestem pewna na ile dobrze Elżbieta znała Huberta i na ile komfortowo rzeczywiście czuła się w jego towarzystwie. Tak na zdrowy rozum mogłoby się wydawać, że Hubert był gościem w Dresie, sporo młodszym od jej syna, na pierwszy rzut oka sprawiającym wrażenie chłopaka, którego chyba lepiej jest omijać z daleka. Był kolegą jej syna, jak wiemy, syn ją lał, byli w trakcie batalii sądowej, to nie są najlepsze referencje. Także ta nagła chęć Huberta do tego, żeby zaprzyjaźnić się z matką kolegi siedzącego w więzieniu, no można mieć wątpliwości co do jego intencji, i ja też wyobrażam sobie, że. Elżbieta musiała nie czuć się komfortowo z tymi odwiedzinami, z tym odprowadzaniem i w ogóle spędzaniem takiego dłuższego czasu z jakimś kumplem jej syna, z którym prawdopodobnie niewiele ją łączyło. I wyobrażam sobie, że kiedy ten zaproponował, że ją odprowadzi, to raczej wszystko w niej mówiło, że nie ma ochoty spędzać z nim więcej czasu, ale mimo wszystko się zgodziła, poszła z nim bocznymi uliczkami, gubina. W stronę cmentarza, które otaczają zarośla, las. Są to takie raczej opustoszałe miejsca. Było niedzielne popołudnie, środek miasta, więc wydawałoby się, że nic złego nie może się stać. No i pewnie też na to liczyła Elżbieta. I tu mi się przypomina taka reguła, którą zawsze powtarzają dziewczyny prowadzące amerykański podcast Crime Junkie: Be Weird, Be Rude, Stay Alive. Czyli bądź dziwny, bądź niegrzeczny, pozostań żywy. I to się odnosi do wszystkich takich sytuacji, w których człowiek nie chce czegoś zrobić, nie chce gdzieś iść, źle się czuje w towarzystwie jakichś ludzi, ma poczucie, że coś jest nie tak, jakiś dyskomfort, ale nic nie mówi, nie reaguje, pozwala się wciągnąć w jakąś taką niewygodną, potencjalnie niebezpieczną dla siebie sytuację, dlatego że nie umie odmówić, bo mu głupio, bo nie chce być na histeryka, bo sobie próbuje tłumaczyć, że na pewno przesadzam, na pewno wszystko będzie okej, okay, no bo jak. Powie, że nie, albo zacznie krzyczeć, albo uciekać bez takiego wyraźnego powodu typu morderca z siekierą, tylko dlatego, że ma jakieś przeczucie. No to się wygłupi, ośmieszy, zostanie uznany za jakiegoś dziwaka, za gbura, ale no właśnie, będzie żył. Ja uwielbiam tę potrójną regułę. Be weird, be rude, stay alive. Odkąd już jestem tak na 100% wkręcona w świat true crime, to bardzo na to uważam i też myślę, że lepiej się wygłupić, lepiej przesadzić i wejść na paranoika. Niż potulnie pójść w paszczelwaj i pozwolić się temu lwu zeżrzeć, żeby kogoś przypadkiem do siebie nie zrazić. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, wiadomo, ale myślę, że warto ufać swoim instynktom i swoim przeczuciom w takich zwłaszcza sytuacjach. Żałuję, że Elżbieta nie znała chyba tej reguły, bo gdyby spławiła tego chłopaka, uciekła, wykopała go z mieszkania, to może nadal by żyła. A tak, no niestety, wychodząc z tym mężczyzną z domu, podpisała na siebie wyrok. Oczywiście mogło być też tak, że propozycję odprowadzenia przyjęła z wdzięcznością, bo droga na skróty do cmentarza prowadziła przez niezbyt przyjemne zarośla, haszcze, tereny, takie, w których różne rzeczy się mogą wydarzyć. No i z kimś znajomym być może było i raźniej. Nie wiem, może nie przeczuwała, że Hubert był ostatnią osobą, z którą ktokolwiek powinien. Chcieć się znaleźć w takim miejscu i z którą ktokolwiek powinien się czuć bezpieczny. Nie jestem w stanie odgadnąć, co podczas tego spaceru w stronę cmentarza myślała sobie Elżbieta, natomiast to, co wiemy na pewno, to to, że w pobliżu cmentarza, niedaleko miejsca, gdzie stało dawne krematorium, którego ruiny wciąż jeszcze tam są widoczne pomiędzy zaroślami, Hubert wyciągnął nóż do tapet i poderznął kobiecie gardło. Działo się to w ciągu dnia, tak jak powiedziałam, było około godziny 14. Ale okolice gubińskiego cmentarza są zarośnięte, sporo tam krzaków, drzew. W październikowe popołudnie nie jest to pewnie jakieś wymarzone miejsce do spacerów, także zajścia nikt nie widział, nikt nie słyszał krzyków kobiety. Hubert wciągnął ją za rośla. Elżbieta była drobna, nie miała z nim praktycznie żadnych szans. Zamordowanie Elżbiety poszło mu więc dość szybko i bez większego wysiłku ale Hubert postanowił, widać na tym, nie poprzestać. Ukryty w zaroślach pod cmentarzem, obciął swojej ofierze głowę i wyciął na jej czole słowo kur. Moja pierwsza myśl była taka, że jak nożykiem do tapet można odciąć komuś głowę? Znaczy, pomijam oczywiście kwestię, jak w ogóle można komuś obciąć głowę, ale jak już mówię tak czysto technicznie, no podciąć gardło takim ostrym nożykiem to pewnie się da, jak ktoś chce. Ale żeby tak całkiem obciąć? Przecież te nożyki są małe, one się wyginają, one są takie delikatne, by się wydawało. Nie mam pojęcia, jak czymś takim można przepiłować kość, ale no widać się da. Podobno wyglądało to strasznie. W artykułach na ten temat są cytowani policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie i mówili, że nigdy czegoś takiego nie widzieli, że to się wydawało aż fizycznie niemożliwe. Nie będę się wdawać w jakieś drastyczne opisy, no ale sami rozumiecie. Dekapitacja nożem do tapet. Nie wiadomo, czy od początku Hubert planował się pochwalić swoim trofeum na komisariacie, czy w jakimś szoku po zamordowaniu kobiety, w jakiejś adrenalinie, w jakimś nagłym uderzeniu, szaleństwa, postanowił przedefilować dwa kilometry przez miasto z jej głową w foliowej torbie i, i pokazać ją następnie policjantom. Nie wiadomo. Pytany o motyw tej zbrodni też bardzo jasno odpowiedział, że chodziło o zemstę. Chciał pomścić swojego przyjaciela Tomasza i ukarać jego matkę, przez którą ten siedział teraz w więzieniu. W systemie wartości Huberta widocznie stosowanie przemocy wobec własnej matki nie było czymś nagannym. Na karę zasługiwało natomiast to, że ktoś przed tą przemocą próbuje się bronić. Jego zdaniem w tej sytuacji ofiarą był Tomasz. Trudno jest jakkolwiek to zrozumieć. Już bardziej jaskrawej ilustracji określenia victim blaming, czyli obwinianie ofiary, nie można by chyba wymyślić. Oczywiście nasuwało się też pytanie o rolę, jaką w tym zabójstwie odegrał syn Elżbiety, czyli Tomasz. Czy był świadomy z zamiarów Huberta, czy może to on go namówił, żeby dopuścił się tej zbrodni? Wiadomo, że sam nie mógł brać udziału w przestępstwie, bo siedział w więzieniu, a trudno o lepsze alibi, ale czy mógł do niego podżegać? Nic na ten temat nie wiadomo. Policjanci przyznawali, że mężczyźni rzeczywiście w tamtym czasie się ze sobą kontaktowali. Natomiast no, byli przyjaciółmi, więc samo kontaktowanie się nie jest jednoznaczne z tym, że mężczyźni byli w zmowie, czy że Tomasz Huberta do tej zbrodni namawiał. Ostatecznie Tomaszowi nie postawiono żadnych zarzutów w tej sprawie, istnieje więc szansa, że była to wyłącznie inicjatywa własna jego młodszego przyjaciela. Hubert był więc albo najlepszym przyjacielem, albo najgorszym przyjacielem najlepszym, jeśli zrobił to na jego polecenie, czy w porozumieniu z nim. I nie zająknął się o tym ani słowem przed policją i przed sądem. Najgorszym, jeśli zbyt dosłownie potraktował narzekania kumpla na matkę, i wbrew jego wiedzy i woli postanowił ją zlikwidować swoją drogą. Gdyby nasi wszyscy przyjaciele zabijali wszystkich ludzi, na których im narzekamy, no to świat byłby jeszcze straszniejszym miejscem, niż jest w rzeczywistości. Nie wiemy, jak Tomasz się zapatrywał na to, co zrobił Hubert, nie mamy żadnych jego wypowiedzi. Jeśli był to od początku do końca pomysł Huberta, to oczywiście można mieć poważne wątpliwości co do stanu jego zdrowia psychicznego. Czyli mówiąc wprost, trzeba było sprawdzić, czy Hubert był poczytalny, popełniając ten czyn. W przypadku takich makabrycznych zbrodni, i to jeszcze z takich trudnych do zrozumienia pobudek, zawsze istnieje szansa, że morderca jest chory psychicznie i że nie odróżnia dobra od zła. Tutaj dodatkowo jeszcze wątpliwości budziło zachowanie Huberta. No umówmy się, mało kto przynosi na policję odciętą głowę w reklamówce, plus uwagę zwracał ten taki jego beznamiętny ton, jego brak emocji, to, że w tej koszmarnej sytuacji, w której się znalazł, którą on oczywiście sam stworzył, on zachowywał się zupełnie bez emocji. Hubert został więc poddany badaniom psychiatrycznym, jednak eksperci nie stwierdzili u niego żadnych poważnych zaburzeń. Które mogłyby sprawić, że mężczyzna zostanie uznany za niezdolnego do tego, żeby stanąć przed sądem i ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Psychiatrzy orzekli, że mężczyzna był w pełni poczytalny w momencie popełnienia czynu, że był po prostu zdrowy. Aż trudno w to uwierzyć. Postępowanie trwało dwa lata. Jak zwykle w takich sprawach, gdzie konieczna jest obserwacja psychiatryczna. Takie badania trwają, także Hubert dopiero w styczniu 2014 roku został ostatecznie osądzony. Był traktowany jako szczególnie niebezpieczny więzień. Zawsze, kiedy prowadzono go do sądu, miał na sobie kajdanki, to zarówno na nogach, jak i na rękach. Te kajdanki były połączone ze sobą łańcuchami. Eskortowało go też zawsze kilku policjantów na wypadek gdyby Próbował ucieczki, czy gdyby próbował kogoś zaatakować. Zresztą nie były to bezpodstawne obawy, bo na sądowych korytarzach Hubert zachowywał się jak zwyrole z amerykańskich filmów, czyli było, wiecie, szarpanie się, wyzywanie wszystkich naokoło, próbował pluć na dziennikarzy. No ogólnie, jeśli jego obrońca chciał, żeby Hubert zrobił w sądzie dobre wrażenie, to chyba się nie udało. Podczas rozprawy też trudno było Huberta posądzić o to, że wykazywał skruchę, wręcz przeciwnie, był arogancki, po jego twarzy ciągle błąkał się jakiś taki dziwny uśmieszek, o przeprosinach czy wyrażeniu żalu z powodu tego, co się stało, w ogóle nie mogło być mowy. Ostatecznie 20 stycznia 2014 roku zapadł wyrok. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Huberta na dożywocie oraz na pozbawienie praw publicznych na okres 10 lat, a także zasądzoną zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę na rzecz członka rodziny pokrzywdzonej i to zadośćuczynienie miało wynieść 50 tysięcy złotych. Nigdzie nie zostało podane, o którego członka rodziny chodziło, mam tylko szczerą nadzieję, że tych pieniędzy nie dostał jej przemocowy syn. Mam nadzieję, że dostał je mąż Elżbiety albo w ogóle ktokolwiek, byle nie ten synuś z piekła rodem. Hubert do samego końca był zdania, że właściwie to postąpił słusznie, a Elżbieta zasłużyła na los, który ją spotkał. Nie wiem, być może jest w tej sprawie jakieś drugie dno. Może Elżbieta nie była idealną matką. Może przemoc w ich domu nie była jednostronna. Może to masz w dzieciństwie lub w młodości, albo wciąż doświadczał w domu czegoś złego. Nie wiemy tego. Żadne zeznania, które by Potwierdzały takie podejrzenia, nie pojawiły się podczas rozprawy, ale dopuszczam, że Hubert mógł wiedzieć o sytuacji w domu Tomasza coś więcej niż podawały media i dlatego chciał się na Elżbiecie zemścić. To by czyniło jego postępowanie chociaż trochę bardziej zrozumiałym. Oczywiście w żaden sposób by go nie usprawiedliwiało, ale w tej chwili na podstawie tego, jak relacjonowały to media, no to mamy taką pracowitą matkę, Dobrą kobietę, która jest podwójną ofiarą, bo i brutalnego syna, i jego kumpla z Wyrola. Przy czym kumpel z wyrol mści się za to, że kobieta postanowiła bronić się przed przemocą, która spotykała ją ze strony syna, również z Wyrola. Brzmi to kuriozalnie, i ta motywacja w ogóle jest aż trudna do uwierzenia. Trudno uwierzyć, że ktoś chce zamordować ofiarę za to, że jest ofiarą. No chyba, że właśnie w tej historii rodzinnej jest coś więcej. I że te relacje w domu przymiedzianej nie były wcale takie czarno-białe, jak to się przedstawia, ale może wcale tak nie było, i może naprawdę tutaj nie ma czego rozumieć. I Hubert po prostu uważał, że Elżbieta nie miała prawa zgłosić na policję tego, że syn ją katował. A poza tym, no to w tej sprawie oczywiście jest wszystko, co najgorsze, bo jest zbrodnia na cmentarzu, jest głowa w reklamówce, nóż do tapet, jest jakaś kosmiczna patologia, którą aż trudno objąć umysłem. Dziennikarze, brukowców nawet się nie musieli starać, żeby tworzyć jakieś sensacyjne nagłówki, bo tu nie trzeba było niczego koloryzować, wystarczyło opisać to, co się naprawdę stało. Odciął kobiecie głowę, nożem do tapet i zaniósł ją na komisariat. Samo graj, każdy kliknie. Sprawa jest makabryczna i jest też strasznie przykra, bo to jest kolejna historia kobiety pozostawionej na pastwę agresywnego członka rodziny, kobiety, która znikąd nie miała pomocy. I to okropne morderstwo nie wydarzyło się z niczego, tylko ta sytuacja musiała trwać od jakiegoś czasu. Kobieta, zamiast mieć oparcie w dorosłym synu, miała w nim oprawce. Nie jestem pewna, czy gdyby Elżbieta wcześniej zgłosiła się na policję, to otrzymałaby pomoc i byłaby bezpieczna. Jak widać, tutaj zgłoszenie sprawy wcale jej nie, nie uratowało, pomimo że tym razem władze akurat zrobiły to, co trzeba. Kto by mógł jednak przypuszczać, że nagle znajdzie się taki Hubert, który weźmie sprawy w swoje ręce. Dodatkowo w przypadku, kiedy to syn znęca się nad matką, można jeszcze nieraz usłyszeć takie stwierdzenie, że no takiego syna wychowała, to zaraz za to płaci. Czyli znowu klasyczny przykład obwiniania ofiary. Dzięki temu można łatwiej przymykać oczy na tragedię, która się dzieje za ścianą i nie reagować, no bo widać sobie zasłużyła. Oczywiście ja wiem, że z tym reagowaniem to też nie jest takie proste. Zwłaszcza jeśli się mieszka samemu albo samej, i człowiek się boi sąsiada bandziora, boi się, że jeśli zawiadomi policję, to bandziorowi i tak nic nie zrobią, a za chwilę go wypuszczą i on będzie się na nas mścił. Niestety, każdy bandzior, tak jak każdy dyktator, psychopata, szef dopuszczający się mobbingu i wiele, wiele innych ludzi krzywd krzywdzących innych, żeruje na ludzkim strachu. I chyba jedynie taka międzyludzka solidarność, jakieś wspólne występowanie przeciwko takim ludziom i pokazanie, że jest nas więcej i nie pozwolimy dłużej robić sobie krzywdy, może w takich sytuacjach przynieść rezultaty. To może oczywiście przynieść takie rezultaty jak we Włodowie, gdzie wieś dokonała linczu, ale nie musi być aż tak drastycznie, tylko że no my dzisiaj w naszym społeczeństwie żyjemy coraz dalej od siebie, nawet mieszkając w jednym bloku, nie znamy się, nie rozmawiamy ze sobą i o taką solidarność jest coraz trudniej. To znaczy, jak komuś przeszkadza, że się dzieci za bawią, albo że psy sikają na krzaczki, to ludzie potrafią się zorganizować i wysmarzyć jakąś petycję, albo przynajmniej jakiś paszkwil na sąsiada napisać, że za głośno uprawia seks i powiesić to przy skrzynce pocztowej, ale w sprawach związanych z przemocą domową już takiej motywacji tak często nie ma. To znaczy, miał ją Hubert, który faktycznie zareagował i nie był bierny, nie można powiedzieć. Raz na zawsze zrobił porządek z przemocą domową w tym konkretnym domu przy Miedzianej. No, chociaż jego ocena tego, kto był ofiarą w tym duecie, była co najmniej kontrowersyjna. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie do końca tej historii. Jak zawsze pozdrawiam moich patronów. Po ostatnim odcinku nawet sporo was przybyło, także wielkie dzięki, że jesteście. Lista patronów pojawia się na YouTube, krótsza lista specjalnych podziękowań w opisie odcinka, a takie super podziękowanie za wsparcie płynie do Haliny Witeckiej. Lista źródeł, dzięki którym poznałam tę historię, jest podlinkowana w opisie, jak zawsze, a ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam pięknego lata, odrobiny wytchnienia i odpoczynku i zapraszam na kolejne odcinki z Broni Prowincjonalnych.